Przepisy o opłacie właściwie o podatku cukrowym od środków spożywczych. Tak zwanej opłaty cukrowej, a faktycznie, tak jak już powiedziałem, podatku cukrowym, czyli podatku, który zawiera wszystkie konstrukcyjne elementy podatku, o których mowa w artykule 217 Konstytucji, obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Przez ten czas zdołała ukształtować się już pierwsza linia interpretacyjna i orzecznicza. Analiza wybranych zagadnień spornych, nad którymi m.in. pochylały się sądy administracyjne, obrazuje słabości tej regulacji. Można powiedzieć, że ustawa o zdrowiu publicznym zawiera nieuporządkowany zbiór przepisów o podatku cukrowym, gdzie porozrzucane w różnych miejscach przepisy o kluczowym znaczeniu dla zidentyfikowania obowiązków podatkowych, takie jak przedmiot i podmiot opodatkowania, w wielu, w wielu miejscach wzajemnie się wykluczają. Za napój dosładzany objęty podatkiem cukrowym uważa się wyrób. W postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w klasach 1032 i 1089, oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji słodzących wymienionych w ustawie, z wyłączeniem substancji występujących w nich. Naturalnie. Podatkowi nie będą więc podlegać soki skoncentrowane, gdyż soki zagęszczone, skoncentrowane otrzymuje się przez odparowanie większości wody z soku owocowego lub e, warzywnego. Zdarza się jednak, że pewne cukry występują w napojach naturalnie, a te i tak są dodatkowo dosładzane. Dotyczy to na przykład piw smakowych lub niektórych soków. Pojawia się wówczas wątpliwość, czy opodatkowanie obejmuje jedynie cukry dodane? Czy? Także te występujące w napoju naturalnie, no co wydaje się być sprzeczne z treścią literalną przepisów, o których przed chwilą powiedziałem, które wyłączają opodatkowanie tych cukrów naturalnych. I część interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych potwierdza, że opodatkowanie dotyczy tylko tych sztucznie dodanych cukrów. W efekcie cukry znajdujące się w gotowym wyrobie, pochodzące wyłącznie z naturalnego procesu fermentacji, bez jakiegokolwiek procesu dosładzania nie powinny być obciążone podatkiem. Pojawiają się natomiast interpretacje indywidualne, a także orzeczenia sądów administracyjnych, w których dominuje pogląd przeciwny, zgodnie z którym, e, na przykład, skoro piwo bezalkoholowe, smakowe, oprócz cukrów pochodzących ze słodu, tutaj mówimy o cukrach, naturalnych, Zawiera również cukry oraz inne substancje słodzące, które zostaną do na, dodane do napoju w toku produkcji. Podatek należy doliczyć, e, obliczyć od całej zawartości cukrów występujących w tym napoju. Takie stanowisko zajął np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 20 kwietnia 2022 roku o sygnaturze 1SA przez PO 702 przez 21. E, Kolejnym tematem, wokół którego toczy się kilka sporów interpretacyjnych jest kwestia zidentyfikowania podatnika. Czyli mówimy tutaj cały czas o kluczowych elementach tego podatku. Mówiliśmy o przedmiocie opodatkowania, teraz mówimy o podmiocie opodatkowania. I generalnie podatek cukrowy jest należny od wprowadzenia na rynek e, e, krajowy napojów dosładzanych, co wynika z artykułu 12a ustawy i przez wprowadzanie na rynek krajowy e, napojów dosładzanych rozumie się m.in. sprzedaż do pierwszego punktu, e, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż e, detaliczna lub bezpośrednią sprzedaż detaliczną przez określoną grupę podmiotów, na przykład przez producenta. Tutaj wskazujemy producenta, ale może to być też podmiot wewnątrzwspólnotowo nabywający czy importujący te napoje, który prowadzi taką sprzedaż detaliczną. W kolejnych przepisach ustawy dowiadujemy się, że podatnikiem może być jednak także zamawiający chociażby artykuł 12d ustęp 1.2 o tym stanowi a czasem nawet podmiot sprzedający napoje podmiotowi prowadzącemu Jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową. I tu mamy artykuł 12e ustęp 3 ustawy. I zarówno w tym pierwszym, jak i w tym drugim przypadku ustawa zawiera wiele niespójnych regulacji burzących obraz, kiedy ten podmiot może być zobowiązany do zapłaty podatku. W przypadku podmiotu zamawiającego pojawia się wątpliwość, czy on będzie zobowiązany do zapłaty podatku, gdy zamawiający nie wprowadza. Prowadzi na rynek krajowy napojów, to jest będzie to robił na przykład dystrybutor. E, organy podatkowe zajmują raczej stanowisko, że w takim przypadku stosuje się zasady ogólne, a więc podatnikiem jest wprowadzający na rynek krajowy napoje, więc wówczas nie ten zamawiający. W przypadku zaś, wracając jeszcze do tego drugiego. Przepisu 12e ustęp 3 ustawy, czyli tutaj mamy ten podmiot, który sprzedaje napoje jednocześnie hurtowo i detalicznie. I podmiot, który do tego podmiotu sprzedaje, tak, do takiemu sprzedającemu jednocześnie detalicznie i hurtowo. Tutaj przed tym podmiotem sprzedającym pojawia się wątpliwość. Czy chodzi tutaj w kontekście analizy działalności tego swojego kontrahenta o sprzedaż detaliczną tych konkretnie napojów dosładzanych, czy w ogóle o generalnie prowadzoną taką działalność polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej, niezależnie od tego, jakie to są napoje i pod jakim brandem i marką. Zdaje się, że ratio legi. Legis tego przepisu nakazuje stosować wyłącznie go w przypadku mieszanej sprzedaży przez nabywcę odnoszącej się do konkretnego rodzaju i marki napoju dosładzanego. No i podsumowując te wszystkie dywagacje, mówimy o ustawie, gdzie rzeczywiście ustawodawca też przewidział dość długie vacatio legis, ta ustawa już obowiązuje od jakiegoś czasu, natomiast no sporo kontrowersji ona budzi. Zdaje się, że najprostszym rozwiązaniem ucięcia tych spekulacji byłoby poprawienie tej dziurawej jak ser szwajcarskiej ustawy.